Czołem żołnierze! Czołem majtę! Dziś w tym uroczystym dniu pragnę pożegnać się z jednostką i garnizonem, z którymi związałem swoje ostatnie 7 lat służby. W dniu dzisiejszym, po 4-letnim dowodzeniu pułkiem, żegna się pan pułkownik Jan Pajestka, dobry dowódca, szanowany przez przełożonych, lubiany przez podwładnych, ceniony w saperskim środowisku. Żegna się również z mundurem po 34 latach pełnienia saperskiej powinności na różnych stanowiskach służbowych, poczynając od dowódcy plutonu w 5. Batalionie Saperów 4. Dywizji Zmechanizowanej, a kończąc na zastępcy dowódcy 1. Brygady Saperów w latach 2007-2011. I wreszcie dowódcy Pułku Saperów. Odchodzi do cywila, bogate o zawodowe doświadczenia, otoczony gronem przyjaznych mu osób, uhonorowany za swoją działalność wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wierzę, że w sercu zawsze będzie żołnierzem. Szanowni goście, żołnierze saperzy, pracownicy 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Przed chwilą ze wzruszeniem przekazałem sztandar 1. Brzeskiego Pułku Saperów panu pułkownikowi Markowi Golanowi. Jest to dla mnie szczególna chwila. Szczególna, gdyż jest to jednocześnie moje pożegnanie z mundurem, bowiem 14 października kończę zawodową służbę wojskową i odchodzę do rezerwy. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję. A ja gratuluję. Dziękuję za dowodzenie. A panu gratuluję. Dziękuję. Dziękuję. Pierwszego dnia pełnienia obowiązku wyjeżdżam na poligon. Bierzemy udział w jednym z największych ćwiczeń w tym roku w Polsce. W kolejnych latach przygotowujemy się do ćwiczeń kontroli, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby jednostka funkcjonowała jak najlepiej. Żeby tego poziomu, jaki jednostka osiągnęła, żeby nie utracić, a wręcz przeciwnie, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki na chwałę i chlubę tej jednostki. Z jakimi uczuciami? No tak jak to było na placu. Są słowa, które mnie czasami chwytają za gardło. Są sytuacje, które przypominają mi o pewnych sytuacjach, które miały miejsce w relacjach żołnierz-dowódca. A moją domeną to, co zawsze powiedziałem na placu. Jest najpierw człowiek, a potem żołnierz. Bo zawsze tłumaczę, gdyby nie szeregowy, to dowódca jest niepotrzebny. A to ci szeregowi. Wielki ukłon w kierunku szeregowych. Oni pracują na mnie i oni budują mój wizerunek wśród przełożonych, decydują. Mówię w cudzysłowie czasami o zdanych konkurencjach, bo ja jestem tylko tym, który ma to sprzedać. Tak to kiedyś z wysoko postawionych mi powiedział. Dowódca w tej chwili we współczesnych czasach musi być wielkim menadżerem.